Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego. Zwiedzamy najciekawsze miejsca na Dolnym Śląsku. Kłodzko jest niewątpliwie jednym z takich miejsc. My oglądamy samo miasto, ale także poznajemy jego najskrytsze tajemnice. Jak się okazuje, pod miastem przebiegają podziemne korytarze. Skąd one się tutaj wzięły? Pośród ponad 400 zabytków, jakie liczy sobie Kłodzko, szczególną wielką sympatią, wielką oglądalnością cieszy się twierdza Kłodzka i trasa podziemna. Oba te zabytki są ze sobą powiązane, jako że służyły do obronności ludzi w czasie działań wojennych, których tutaj nigdy nie brakowało. Przecież w zaraniu Kłodzka, kiedy ono dopiero stawało się grodem, później miastem, tutaj mieszkało bardzo wielu kupców, rzemieślniczych, bowiem tędy przebiegała jedna z wielu odnóg z sławnego szlaku handlowego bursztynowego i od tego szlaku w Kłodzku właśnie odbiegało jeszcze dwa szlaki. Jeden na południe poprzez Międzylesie, drugi poprzez Radków, czeski obecnie Broumów, znowu do Pragi. To też nic dziwnego, że ludzie drżeli o nagromadzone przez siebie skarby, ale również, kiedy działania wojenne przeciągały się, to schodzili do wykopanych, wydrążonych pod ich domostwami w takim twardym gruncie piwnic, lochów. Robiono to bez żadnego planu, więc niejednokrotnie jeden dokuwał się do piwnicy drugiego. A ponieważ i zza drugiej ściany było słychać dźwięk oskarda, kilofa czy łoma, to nic dziwnego, że dawano nura w głąb i w ten sposób w niektórych miejscach nawet były trzy kondygnacje tych lochów, tych piwnic. Kiedy powstały te podziemia? Jaki to był okres? Te podziemia trudno powiedzieć, kiedy powstały, tak samo jak trudno powiedzieć, kiedy rozpoczęli jazdę tędy wędrówki kupcy ze swoimi handlowymi karawanami, bo nawet najstarsze kroniki nie ustalają czasu. A więc można sobie powiedzieć, że to było bardzo dawno, na długo, na przykład jeszcze przed wojnami husyckimi, które są jak gdyby pierwszymi takimi liczącymi się, bo wtedy właśnie Kłodzko było oblegane przez husytów. To był rok 1428-1429. Wtedy nawet podwojono w niektórych miejscach mury obronne. Wtedy właśnie mieszkańcy zeszli tutaj po to, żeby również i siebie uchronić. No i wtedy właśnie nie tylko były podziemia wykorzystywane dla przechowywania ich majątności przed grabieżą, ale również i właśnie był budowany piec, studnie, bo nie wiadomo jak długo właśnie trzeba było tutaj być ukrytym. W podziemiach krążą także tajemnicze legendy, jakie między innymi? Tych legend rzeczywiście jest ogromnie dużo i trudno by było powiedzieć, którą tutaj wybrać na początek. Ale tak jak szliśmy, najpierw przechodziliśmy obok studni, o której mówi się, że należała do bardzo bogatego kupca, który potem okazał się człowiekiem niezwykle uczynnym, ku zdziwieniu bardzo wielu ludzi, bo wodę tę pozwalał czerpać ludziom za darmo, podczas kiedy piekarz Ernest, obok którego piekarni dopiero i pieca przechodziliśmy, to brał opłaty nie tylko za chleb, który był coraz gorszy, mówmy sobie szczerze. Te bochny były coraz mniejsze, a cena była ta sama. Kiedy brakowało mąki, to nawet trocin podobno dosypywał do tego chleba, ale cena rosła. Brał nie tylko pieniądze za chleb, ale nawet i również za użyczoną wodę. Naturalnie był bardzo niezadowolony z owego kupca, no ale na szczęście wojna się skończyła, a Ernest w dalszym ciągu był bardzo niedobrym piekarzem. Miał stoisko ze swoimi wypiekami koło ratusza na rynku,
ale znowu było to wszystko bardzo drogie. Ba, okazuje się, że wśród zapasów miał również miód, a więc robił takie smakowite, słodkie kołacze. Kiedyś podeszła kobieta z dzieckiem na ręku i dwojgiem dzieci uczepionych u jej spódnicy. Miała grosik tylko w ręce, powiada, sprzedaj mi kawałek chleba, prawda, na co jakiś tam posługacz tego piekarza odpędził ją, ba, popchnął tak bardzo, że kobieta upadła. Naturalnie dzieciaki zaczęły głośno płakać. Ludzie nie wytrzymali tego. Pochwycili piekarza, zamurować go, zamurować, ukarać. I rzeczywiście tak się stało. Co prawda, kiedy go tutaj przyprowadzili, to doszli do wniosku, że nie godzi się w miejscu, gdzie był pieczony chleb, dar Boży, uśmiercić człowieka, a więc zamurowali go w piwnicy obok. Tam do dnia dzisiejszego słychać jęki, stuki, lament, prośbę o wypuszczenie go na świat Boży. I między innymi takie ciekawostki skrywają kłodzkie podziemia. Zwiedzając miasto, warto więc wybrać się także tutaj na dół. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego.